Dzień dobry, witam. I co? Słuchajcie Państwo, tutaj są dwie osoby wpisane. Jest Aga Szustek i ja, bo tak naprawdę tu powinna stać Aga. Ale Aga z racji tego, że akurat transformuje Uniwersytet Warszawski, nie mogła dzisiaj być i poprosiła mnie, żebym był, dlatego że właśnie byłem w tym projekcie i trochę go ogarniałem, więc będę opowiadał. Nie zmieniałem prezentacji Agi, więc to jest prezentacja Agi, którą ja tylko trochę ją tam skróciłem, żebyśmy się ogarnęli czasowo. Kto kojarzy tego gościa? To dobrze, to się czegoś nauczycie. To jest Bill Buxton. Bill Buxton jest projektantem, ale napisał też, poza tym wszystkim napisał świetną książkę, nazywa się Sketching User Experiences i w ogóle bardzo wszystkim polecam. I to, co z tej książki wyniosłem i mniej więcej to, czym trochę zainspirowała mnie Aga, jak przyjechała po tych swoich tam studiach w Eindhoven czy w innej Holandii, to jest to, czym jest design, tak? I to, czym jest projektowanie i to, jak to się przekłada na firmy konkretne, a na konkretne firmy przekłada się to tak, że kiedy ludzie myślą o designie, to najczęściej, to jest bardzo trudne do przetłumaczenia na język polski. Getting the right thing, getting the thing right. Robienie właściwych rzeczy i robienie rzeczy właściwie. Najczęściej w biznesie koncentrujemy się na robieniu rzeczy właściwie i czasami nie zadajemy sobie pytania, czy robimy właściwe rzeczy tak naprawdę. I trochę, czy robimy właściwe rzeczy, to jest ta prezentacja o tym. A czy robimy, co to znaczy robić rzecz właściwą? Mamy jakiś pomysł, prawda? Mamy jakiś pomysł i teraz sobie działamy, żeby ten pomysł był coraz lepszy i sobie wymyślamy kolejne rozwiązania, kolejne idee, które mają nas prowadzić do tego, żebyśmy w ogóle osiągnęli ten sukces i żebyśmy to, co zrobili, to, co robimy, żeby to było fajne. I czasami tak jest. Tylko pytanie, czy my zdobywamy właściwy szczyt? Bo być może nie. I być może to, że się staramy, i być może to, że robimy dobrą robotę projektową, to jest trochę za mało, bo być może są inne rzeczy do zrobienia tak naprawdę, które są istotniejsze. I to jest trochę opowieść właśnie o takim projekcie. Projekcie, który się w tej chwili nazywa Junior Box, przez jakiś czas nazywał się inaczej i to jest idea projektu Telefonia dla dzieci. To jest w ogóle święty graal wszystkich operatorów komórkowych na świecie. Wszyscy chcą sprzedawać telefony dzieciom, a dzieci nie chcą kupować, znaczy rodzice nie chcą kupować. Znaczy chcą, tak, dokładnie. I teraz tak, jak ja pamiętam, myśmy w firmie to był początek naszej drogi. Znaczy ja wtedy właśnie porzuciłem zespół internetu i byłem pierwszą osobą, która powiedziała, że nie chcę pracować przy mediach digitalnych, tylko chcę wrócić do takiego offline'owego życia. I kiedy słuchałem w kuchni rozmów takich koleżanek, które miał ideę produktu dla dzieci. Jak słuchałem, jak one mówiły o tych dzieciach, to widać było, że nie mają. I mówię, ej, ale to w ogóle inaczej wygląda. Więc powiedziałem, że wiecie, to my wam może pomożemy. Spróbujemy zrobić ten projekt razem. No i tam skracając, zaczęliśmy w ogóle od researchu, tak? Znaczy bardzo wierzymy w to, że nie ma projektowania bez researchu na początku i wtedy, bo to nie jest o wizjach, tylko to jest o konkretach, a konkrety najlepiej sprawdzić, jak wygląda rzeczywistość samemu, więc myśmy taką rzeczywistość sprawdzali i w ogóle warsztatowaliśmy się tam z dzieciakami, z rodzicami, z nauczycielami, z bibliotekarkami, wykorzystaliśmy fakt, że akurat jako Play współpracujemy tam z Owsiakiem, więc mieliśmy ratowników medycznych, policję, wszystkich ludzi, którzy w ogóle pracują z dziećmi, bo chcieliśmy zobaczyć, czym jest telefon dla dzieci, czym jest w ogóle telekomunikacja dla dziecka, jaką ona ma w życiu rolę. I u mnie w firmie to w ogóle rynek telko jest bardzo specyficzny, taki bym powiedział mocno i on jest taki bardzo ekspercki. Projektowanie ofert nie jest proste, to są naprawdę takie skomplikowane tam równania, które się w głowie rozwiązuje, jak to zrobić, żeby klient był zadowolony, żeby na tym jeszcze zarobić. No i cały czas o tym było, tak? Ile minut, ile SMS-ów dać i tak dalej. Ale kiedy wzięliśmy dzieciaki i poprosiliśmy, żeby oni nam opowiedzieli o telefonach albo pokazali, albo je narysowali, to się okazało, że każdy telefon miał angrybercy. To było 3 lata temu, to był szczyt popularności. Każdy narysowany telefon, a tego było ze 30, miał angrybercy, jakieś 70% miało takie pierdoły poprzywieszane i wtedy zobaczyliśmy, że być może telefonia, którą my widzimy, jest zupełnie inną telefonią niż tą, o której oczekują dzieciaki. Bardzo szybko zorientowaliśmy się, że telefon u dzieci nie służy do dzwonienia. Ja się o tym przekonałem, no nie mogę powiedzieć, że boleśnie. Jak sam jestem tatą i mam syna, który ma 12 lat, to on do mnie dzwonił, no nie wiem, łącznie tak z 5-6 razy, 2 razy zablokował, że hasło do World of Tanks, raz chciał się dowiedzieć, czy już kupiłem telewizor i to są kluczowe pytania. Dzieci zasadniczo nie dzwonią, tak? Zmieniło się, telefon jest dla rozrywki, więc myśmy się trochę złapali na tym, że nasze postrzeganie rzeczywistości jest inne od postrzegania dzieciaków. No i dobra, i potem jak sobie pracowaliśmy gdzieś tam w ogóle z rodzicami, to wyszło nam, że ten telefon to rodzice dają jako prezent. I rodzice dają jako prezent i w ogóle ten telefon jak się da jako prezent, to nie jest taki typowy prezent, że wiecie, jak się kupuje na przykład klocki Lego, no to się kupuje klocki Lego i się komuś daje, bah. Ale telefon to jest w ogóle cały fan z wybierania, w ogóle te dzieci tam chodzą do salonu z tymi rodzicami, to jest całe doświadczenie właśnie tego, że ktoś dostaje telefon. No i gdzieś tam się okazało, że były jakieś takie insighty, że... Telefon to jest jedno, ale wokół telefonu można zbudować jakieś doświadczenie i że ten telefon w ogóle jak się daje jako prezent, to prezent jest opakowany. Więc stwierdziliśmy, że to spróbujemy zrobić coś innego niż standardowe opakowanie dla telefonu i dlatego zrobiliśmy w ogóle coś, czego nikt w naszej firmie do tej pory nie robił, znaczy w mojej, czyli że nie udamy się do agencji i powiemy przynieście projekty opakowań, i wtedy oni powiedzą tam, nie wiem, ileś tysięcy setek i powiedzą to za 2 miesiące będą, nie? Powiedzieliśmy, nie, spróbujemy zrobić inaczej, spróbujemy pójść całkowicie inaczej. Wzięliśmy 4 grupy projektantów, którym powiedzieliśmy, celem tego jest zaprojektowanie opakowania, prototypowanie opakowań dla dzieci. Określiliśmy tam jakieś kryteria brzegowe, co te opakowania mają robić, jakie tam ma te cechy spełniać. Oni też nas wielu rzeczy nauczyli. Fakt, że mówię teraz opakowanie nie jest przypadkowo, bo wcześniej wszyscy mówili u mnie pudełka, a potem dowiedzieliśmy się, że to jest opakowanie i to nie jest pudełko. I absolutnie bez przekąsu mówię, bo dopiero jak się pracuje z projektantami, to widać pewne rzeczy. No i oni przyjechali. Powiedzieliśmy, 8 godzin robicie, po 4 robimy check w połowie, żeby sprawdzić, czy te rzeczy, które dajecie, idą chociaż trochę, są zbliżone do tego, czego oczekujemy, co możemy zrobić. No i oni się zabrali do roboty. No i tam taki team, który przy tym pracował, dosyć doświadczonych ludzi. Jak przyszliśmy w połowie, to takie główne słowo, które słyszałem, to ono jest takie znane słowo w języku polskim, które wyraża wiele rzeczy. W języku włoskim brzmi szlachetniej, ale to było tyle. I to było szokujące, bo ludzie zobaczyli, jak projektanci są w stanie pewne rzeczy zrobić i że pewne rzeczy można sprototypować w przeciągu dosłownie 4 godzin i powiedzieć sobie, że pewne kierunki odrzucamy, pewne kierunki rozwijamy. Efektem tego było to, że na końcu po tym jednym dniu mieliśmy łącznie chyba około 20 koncepcji. Finalnie na koniec dnia mieliśmy chyba 12 czy 14 różnego typu sprototypowanych opakowań, które uznaliśmy, że rokują. Potem do tego, tam oczywiście do każdego było story, takie bla, bla, bla. Myśmy sobie potem to oceniali, okazało się, że wybranie tego było bardzo trudne. Jak dalej planowaliśmy warsztaty z dzieciakami i z rodzicami, czyli ten tak zwany supermarket, gdzie dzieci razem z rodzicami będą budować swoją ofertę i będą nam mówić, co jest dla nich ważne, bo oferta jest dla dzieci, płacą za to rodzice, ale to wiecie, to jest takie pograniczne trochę. Więc wiedzieliśmy, że będziemy robić taki supermarket i jak z naszym działem badań sobie projektowaliśmy to badanie, to to badanie projektowaliśmy, tam są zawodowcy u nas w dziale badań od tego, że tam trzeba wyliczyć, ile może być rzeczy, żeby tam były jakieś celki takie. Się nie znam na statystyce, mimo że skończyłem ekonomię. Więc wiedzieliśmy, że musimy wybrać 6 opakowań. Że 6 rzeczy możemy tam wrzucić do tego testu naszego. I myśmy każde z tych opakowań oceniali na już tam chyba na 9 wymiarach i można było dostać -1, 0 albo 1 punkt. Czyli zasadniczo opakowania mogły mieć od -9 do +9 punktów. No i co? I zrobiliśmy to sobie i mieliśmy 5, które były zdecydowanie na plusie i 1, które było tak w okolicach 0, wszystkie pozostałe to już były znacząco pod wodą. No więc więc wzięliśmy sobie te 6 opakowań i powiedzieliśmy projektantom, dobra guys, teraz druga iteracja. Znaczy chcemy prototypów, ale takich prototypów, które nie będziemy sprzedawać tylko w organizacji, tylko które pokażemy ludziom, dzieciakom. Znaczy to dorwą dzieci, które mają 7-8 lat i one się będą tym bawić, one będą to oceniać, więc oni przygotowali coś takiego, więc w ogóle moja firma wtedy po raz pierwszy zobaczyła tak realnie potęgę prototypu. Najpierw w takiej idei, ogólnej idei bardzo, Czyli nie narysowania obrazka, tylko wykonania to, co widzieliście z tego szarego kartonu, ale później, okej, że prototyp to jednak może być coś więcej trochę i że ten prototyp to jest jednak coś, co daje się badać, czy na czym daje się pracować, bo dla wielu ludzi to jest coś poza ich takim obszarem pojmowania. No, powiemy, że okej, no damy coś, no samochód, ale nie jeździ, no to jak to kto oceni, no słabo oceni. Niekoniecznie. Learning z tego był niesamowity. Otóż, dobra, szybko powiem, o co chodzi. Widać mniej więcej, jaka jest idea tego? Taki segregator na biurku, telefon jest w takim pudełku, które jak się łamie, to jest segregatorem na biurku. A to jest idea takiego pudełka, gdzie się wkłada łapę i się grzebie, żeby wygrzebać tam telefon i wszystkie takie rzeczy. Idea takiego pudełeczka, które jest tak rozkładane na boki, takie coś jak taki kuferek na nici, na jakieś tam szpulki. Księga skarbów, czyli taka, że może tu będzie lepiej widać, nie, tu nie widać. Czyli taka księga, która się otwiera i jak się przekręca po kartce, to zawsze jest wycięta jedna rzecz, wiecie, to jest takie idea była, że uczymy dzieci tylko, tak? To jest twoja karta SIM, ona służy do tego, przewróć kartkę, okej, wyjmij telefon, włóż, takie story, które wokół tego jest zbudowane. Co tu mamy? Tu mamy takie... To są takie turystyczne tam kosmetyczki, coś takiego, czyli taka idea, że tam telefon jest włożony, no i piórnik dla dzieciaków, czyli taki prawie normalny piórnik z wyjątkiem tego, że jest w środku tak zaprojektowany, że można tam trzymać telefon i ładowarkę i że to jest jakoś takie tak zrobione. No jak sądzicie, które wybraliśmy w filmie? Możemy mieć wszyscy nazwy, tak? Grzebanie, dobra, co jeszcze? Piórnik, no więc dobra, więc ponieważ warunki mamy takie inne, nie będziemy głosować, to ja wam powiem, że tak, wygrał piórnik, 9 głosów. Drugie miejsce to miało to chyba 8, znaczy 9 punktów, 8, nie, przepraszam, nie, to miało 6, bo 9 był maks, to miało 6, to też koło 6. Potem następna była księga, te historie, to było na końcu tam zera. Ale stwierdziliśmy, dobra, damy, bo jakoś tak w ogóle nie. Śmieszne, tak się wkłada rękę, tam taka materia była, która taką, czy grzebał, tak. Daliśmy to dzieciakom i tak był taki supermarket ofertowy, że to tak działało, w ogóle pracowaliśmy z dzieciakami i z rodzicami w wieku tam 7-18 lat, znaczy dzieci, rodzice starsi byli nieco. I kiedy pracowaliśmy z nimi, to było tak, że była taka duża sala i tam były różne rzeczy, oni sobie wybierali tam jakieś takie rzeczy, które tam pomyśleli ode mnie ludzie tam z oferty, nie, że tam SMS-y, 500 SMS-ów za 500 zł, takie różne te historie. Różne typy usług generalnie, które możemy dać w telefonie. Braliśmy bardzo szeroko. Do tego, czyli najpierw było to, tam sobie wybierali, potem był typ telefonów, to dzieciak się jarały, bo to jeszcze były te czasy, że nie były tylko smartfony, tylko było dużo różnych, nie, tam klapka, slajdy, tak. Więc dzieciaki sobie wybierały, jaki telefon by chciały, co potem sobie wybierały z takiego pudła, pierdół taki, to no, niesamowite było, całe pół do takich pierdół mieliśmy duże. Co było też ciekawe, akurat ja wtedy byłem na urlopie, jak to koleżanki przygotowały i w związku z tym cały zespół był głównie oparty o kobiety, więc chłopcy mówili, że tam nie było nic dla chłopaków, tylko znaleźli broczek z piłką, a on mówił, ale ta żyrawka jest bardzo ładna, nasz chłopcy by chcieli żyrawkę. Tu było coś, co już nie pamiętam, ale coś było, no i na końcu były pudełka. Najbardziej angażującym elementem całości tego to było to, znaczy tu widzicie zestawione rzecz, bo to było tak, że dzieciaki szły po kolei, wybierały, znosiły na taką tablicę i myśmy tam na tej tablicy później robili taką fotę tego, co tam zostało wybrane i potem sobie gdzieś tam to analizowaliśmy, co wybrali, jakie zestawy. Jak się otwierało to było tak zrobione, że to był taki duży stół, te prototypy były, no tak, takiej wielkości, takie. To była szmata. Jak się to odkrywało, to te dzieciaki robiły tak. I wtedy tak zajarzyliśmy, że może w ogóle to całe sprzedawanie telefonów dla dzieci to w najmniejszym stopniu jest o telefonach, a w nieco większym o tym, jak to jest opakowane, co jest w środku, jakie doświadczenia się daje. No więc w oparciu o to wybraliśmy sobie oczywiście, co wygrało. No więc oczywiście to, znaczy myśmy to zrobili, to było takie badanie ilościowo-jakościowe, czyli właściwie tam było 100 wywiadów po nas. No więc piórnik, pierwsze miejsce u nas w ogóle, mówili, to jest zajebiste, a to robimy, to w ogóle 15 000 od razu zróbmy, nie? No więc piórnik to zasadniczo tam 7, nie? Na 100. Segregatorek też dobry był u nas ten, No to coś tam koło 10. No generalnie, wiecie, po raz pierwszy nasza firma się przekonała, że się pomyliła, bo to wybrało 75% chłopców, a to wybrało 65% dziewczyn. W ogóle koniec koniec. I nagle wtedy ludzie zrozumieli, że o kurde, to my w ogóle robimy rzeczy, których w ogóle do tej pory nikomu nie pokazywaliśmy, bo uważaliśmy, nie no, że tak jest dobrze, nie? No więc dobra, czyli podjęliśmy decyzję, że robimy teraz te dwa. Będziemy dalej rozwijać. Dobra, kolejne prototypy. Księga Skarbów była znacząco poniżej. Znaczy ona miała takie, podobała się, ale to było takie tam 30%, 40%, to było takie stabilne. Tamte odstawały totalnie na takich wymiarach. Jak projektowanie to jest dla kogoś, to mówimy, to jest dla chłopaków, to jest dla dziewczynek, koniec, nie? Aczkolwiek na przykład rodzice mieli obawy, taka koleżanka, to jest piękne story, która z nami pracowała, ona jest taką troskliwą matką i powiedziała o tym, tak, ja bym tego nie kupiła. Mówię, ale Aga, dlaczego? Mówię, tak, a jak tam w środku będą żyletki? Ja mówię, właśnie. Panie, jak się idzie do operatora, to na pewno będą żyletki, ale ja muszę powiedzieć, że jak pomyślałem sobie o tym, jak z tym można robić numery, jak się kupi, to o Boże drogi. No dobrze, tam wybraliśmy sobie, więc okej, uznaliśmy, że dalej pracujemy na tych dwóch rzeczach, tak? Dobra, supermarket ofertowy, a teraz jak to pomalować w ogóle dalej? Co powinno być na tym? No więc na tych wywiadach wszystkich wychodziło bardzo jasno. Jak dla chłopaków to jest prosta sprawa, kupujemy prawa do logotypu i kolorów FC Barcelony, w ogóle wszyscy są szczęśliwi. Ewentualnie polskiej reprezentacji. To w ogóle, no, nie wiem, czy to się zmieniło cokolwiek, ale no. W przypadku dziewczynek było gorzej, no bo tam był Monster High, a w ogóle wyszło nam w trakcie tych wywiadów, że wiecie, kiedy jest dobry produkt. Nie kiedy ludzie o nim dobrze mówią. Bo jak jesteście badaczami, czasami pracujecie z ludźmi, to ludzie kłamią na tych wywiadach jak mogą, nie dlatego, że negatywnie, tylko chcą nam pomóc, no badaczom, tak? Powiedzieć, że no, to jest fajne w ogóle, no, ja to brałbym. Natomiast to jest dobre wtedy, kiedy jak po wywiadzie się zamkną drzwi, to goście wam dają wizytówkę, żeby zadzwonić, jak to wejdzie. To wtedy zaczynacie, no zasadniczo jest coś okej. Jest jakaś idea w tym produkcie. W tym była. Mówili nam to, czy to będzie przed komunią. Czy to będzie na komunię? My tak pomyśleliśmy, o kurde, no właśnie. No więc zwróciliśmy do nauczycieli, nauczyciele powiedzieli, no tak, no nie mówiliśmy tego, to jest takie oczywiste. My właściwie do drugiej klasy w ogóle nikt nie ma telefonów, ale po komunii właściwie mają tak wszyscy, a po wakacjach to już zupełnie wszyscy. Okej, to wiemy w ogóle mniej więcej teraz o co chodzi, nie? I jakie całe story do tego zrobić, więc wiedzieliśmy też tu, jak dziewczynki mówiły, że chcą Monster High, to wiedzieliśmy, że nie możemy Monster High zrobić, no bo tam, wiem, kościół, tam tego, nie, tam potwory jakieś, tam diaboły, to nie będzie Monster High, ale gdzieś tam były jakieś takie duszki, takie różne te historie. Okej. Kucyki. Kucyki. To jest błąd, kucyki. Kucyki. Kucyki i tak zwane Hello Kitty. Orange zrobił z Hello Kitty kiedyś. Jak myśmy się z tego cieszyli, bo widać było, że jak oni by zapytali dzieci, to dzieci nie chcą Hello Kitty, bo w tym wieku dzieci chcą mieć jaki telefon? Dokładnie, a nie Hello Kitty to są takie 30-latki wrzucają i właśnie kucyki mają goście, którzy chcą pokazać, że są cool, to mają kucyki tu, prawda, ten... Dzieci nie chcą kucyków w ogóle. Dzieciom klaszczecie, nie mi. Więc słuchajcie, daliśmy agencji do opakowania, tam im zbriefowaliśmy jakieś takie pierdoły, tam narysowali tego dużo. Więc okej, u nas oczywiście wiadomo, nie? Jak się ocenia opakowania, w ogóle obrazki. Każdy to przecież wie dokładnie, jak to trzeba zrobić, w ogóle jak to działa, nie? I co jest dobre i w ogóle co by ja bym brał, a kolega tu mąż by nie kupił i tak dalej. Więc mieliśmy tego dużo i dużo tego. Ja znalazłem u mnie w firmie, no pracuje tam ponad 1000 osób, więc znaleźliśmy w sumie dosyć łatwo grupę ludzi, których dzieci były w wieku 7-8 lat. Dzieciaki dostały do domu ankietę. Takie teczki zaprojektowane i w teczkach było chyba ze 20 takich różnych wizualizacji i na każdym były takie narysowane 4 mordy, taka i taka. I one tam dzieci oceniały, do tego pisały komentarze, ale wiedziałem co będzie, więc od razu już profilaktycznie dałem też rodzicom, żeby rodzice zagłosowali. Wyniki takie same jak w przypadku tych opakowań, czyli oczywiście dzieci wybrały coś zupełnie innego niż rodzice i rodzice tak pisały, to nie, to w ogóle jest brzydkie i tak dalej. No więc dobra, no ale uznaliśmy, że teoretycznie rodzice mówią, że podejmują decyzję, ale tak naprawdę to jest bullshit. To w ogóle jest nieprawda, bo rodzice podejmują decyzję, ale tak naprawdę kupują to, co się dzieciom podoba, więc wyrzuciliśmy pomysły tam, te wizje rodziców co do opakowań tam do domu, co tam będzie. Okej, zrobimy teraz dalej. Kolejny etap testów, tak? Czyli sprototypowano opakowanie, na których zostały jakieś trzy linie, tak? Tak zwane duszki, tak zwane stwory i tak zwana mapa. To wygrało w wieku chyba 8-latków, to 9-latków, to wypadło pomiędzy, więc wybraliśmy to najsłabsze, czyli to. Dlatego, że to wypadło trochę gorzej niż poprzednie, ale co na tym widziały dzieci? Smoki. Ta mapa to nie ma nic wspólnego z edukacją, natomiast spaliłem. Co widzieli rodzice? Edukacja. No, była mapa, jest edukacja. Też tam były smoki, orkowie, w ogóle jakieś takie zebry, to w ogóle to nikogo nie interesowało, że ta mapa to w ogóle... Więc stwierdziliśmy, że będziemy robić to. No i potem się zaczęła jazda. Bo tak, myśmy powiedzieli, że to ma być w naszych salonach. Więc powiedzieliśmy w ogóle w briefingu, na początku do projektantów było powiedziane to, w ogóle żaden McDonald's, w ogóle to nie ma być McDonald'owe, to ma być po prostu doświadczenie fajne i tak dalej. Dobra. Więc powiedzieliśmy, okej, to wszystko ma być do składania w salonie, dlatego że mamy taką branżę, że nie możemy za bardzo tych pudełek zrobić gotowych, zamkniętych, to wymagałoby zmiany w ogóle sposobu sprzedaży u nas, dystrybucji. No, trzeba było wywalić całą firmę do góry nogami, a nikt to nie wierzył, bo do tej pory nikomu się nie udało zrobić produktu dla dzieci. W całym rynku tylko, na świecie, nie? Więc oczywiście nam też nie uwierzyli, więc dobra. Więc powiedzieliśmy, dobra, to zróbmy siatkę, będziemy składać siatek, te pudełka. No więc powiem tak, ja kiedyś się zajmowałem tak dużo modelarstwem, teraz się trochę zajmuję i mam zasadniczo nieco wyobraźni przestrzennej, ale siatka do tego, taka rozłożona, to jest, ja to układałem na początku 6 minut, a myśmy założyli, że 30 sekund się da tam zrobić, to nie? Przy kliencie, no w trakcie rozmowy sprzedawca składa. Ja po treningu, jak to poćwiczyłem, to tak schodziłem do 4. W ogóle to była masakra. Kolejne prototypy pokazały nam też to, że na przykład coś, co świetnie wygląda w kartonie, w tekturze, nawet jak to się trochę na to nałoży koloru, ta tektura się inaczej zgina. Znaczy wtedy te pudełka się w ogóle inaczej robi, je się składa dużo trudniej. Znaczy to były kolejne iteracje, które nam pokazywały po prostu na temat tego, że kurde, nie możemy. A najgorsze było, wiecie, w tym wszystkim to, i to jest ciemna strona tego, że ludzie, którzy byli w tym procesie, projekcie, widzieli poziom zaangażowania dzieciaków i daliby sobie za niego się pokroić, i totalnie nie potrafiliśmy tego sprzedać w firmie, bo jak się przychodziło do zarządu, to mi mówi tak, pudełko, really? Ktoś to kupi w ogóle? Ile to kosztuje? Nie 50, 20 zł? Chcecie za to zapłacić? W ogóle nie, weź zapomnijcie. I myśmy nie potrafili tego sprzedać nawet do tego stopnia, że nakręciliśmy takie filmiki te propagandowe z dziećmi, które były w tym projekcie, po to, żeby im dać tylko, żeby chociaż trochę pokazać poziom emocji, dlatego że mimo, że teoretycznie się tam wszystkie badania takiej grupy się nagrywa, to jest totalny bullshit to nagrywanie, dlatego że kamera najczęściej umieszczona jest z góry, jest jakoś przemysłowa, widać wszystko, ale nie emocje. Szczególnie osobników, którzy tak mają 1,10 m, nie? No więc tak naprawdę z tego potem wiedzieliśmy, że nie zrobimy tego w tej formie, zrobiliśmy to w innej formie. Więc tak, to co zostało, to została pewna idea w ogóle produktu. Idea produktu, czyli jest produkt, który jest trochę adresowany dla rodziców, który służy nie tyle temu, żeby zaspokoić potrzeby telekomunikacyjne tych dzieci, bo one ich nie mają, mają ograniczone, tylko służy temu, żeby zaspokoić raczej obawy rodziców dotyczące tego, że dzieciak będzie dostawał jakieś spamy, będzie dostawał jakieś SMS-y, będzie wysyłał SMS-y premium. Praktycznie każdy miał historię. To jeszcze było przed etapem nielimitowanych połączeń totalnie, który zmienił rynek bardzo. Ale każdy rodzic miał story na temat tego, że koleżanka zapłaciła 500 zł, bo dziecko wysłało właśnie SMS-a na taniec z gwiazdami, na coś się zgodziło i tak dalej. Tak naprawdę z idei produktu, który był produktem tylko takim dla rynku prepaidowego, czyli na kartę, wyszła idea produktu, który jest obecny we wszystkich liniach naszych produktowych, jest tak przekrawa oferty, czyli jak się po prostu kupuje telefon i się chce dla dzieciaka, to pewne rzeczy są dostępne, jest taki zestaw opcji, który sprzedawca może aktywować i włączyć i tyle, i one są. Natomiast no tak, nie wszyscy gumre, czyli zostały takie rzeczy i one tam żarły średnio. Natomiast później, słucham? No żyrawki nie było, na szczęście. Ale później, zobaczcie, później powstało inne pudełko, znaczy opakowanie, znaczy pudełko właściwie to już jest, to nie jest opakowanie, ale takie coś. Czyli są te, jest mapa, jest ten pudełko, to było na choinkę i to się sprzedawało. I teraz jest dylemat teamu projektowego i to jest bardzo poważny dylemat. Wszyscy wam firmy mówią, że to jest zajebiste, a wy wiecie, że to jest totalny śmieć w stosunku do tego, co miało być. I wszyscy mówią, że to jest fajne, a wy się czujecie po prostu totalnie, bo wiecie, co miało być, wiecie, jakie doświadczenie mogło być w ogóle i myślicie, kurde, jaka zmarnowana szansa, nie? A potem wasza firma na przykład do kolejnej rzeczy dokupuje tam pingwiny i dzieje się tak, że w salonach dzieją się dantejskie sceny, bo jak przychodzą dzieciaki, myśmy kupili tych pingwinów dużo, ale dużo za dużo, znaczy dużo za mało, bo nie przewidzieliśmy, że one się sprzedadzą tam w przeciągu, nie wiem, 5 dni pierwszych, i że szła kampania telewizyjna, która nie dało się wygasić, a po 4 dniach nie mieliśmy co sprzedawać, bo wszystko poszło. I ten produkt teraz jest i mówię, i my jako team, który przy tym pracował, taki projektowy, to mieliśmy trochę takie poczucie niespełnienia finalnego, ale firma jest zadowolona. Ja cały czas powtarzam mojemu zespołowi, my chwilowo przynajmniej jesteśmy dla biznesu, nie biznes dla nas. Znaczy jak mój przełożony oczekuje dodatkowych 20 milionów, to nie przychodzi do mnie, tylko przychodzi do teamu produktowego, który tworzy produkty. Ten team wtedy z nami pracuje, rozmawia, ale to chwilowo nie my mamy odpowiedzialność za dostarczenie revenuesów w firmie, więc chwilowo też my się dostosowujemy do innych. Story z tego takie podsumowanie. Nie wiem, co tam wiem, że nic nie wiem. W ogóle to było coś, to był pierwszy taki duży projekt, który zrobiliśmy przy użyciu metody Design Thinking w firmie i to był projekt, który był cool, wszyscy o nim słyszeli, wszyscy go chcieli później, z którego pozostało mnóstwo artefaktów i bardzo pozytywnych wspomnień i to w ogóle totalnie otworzyło, ale przede wszystkim otworzyło ludziom oczy na to, że ich punkt widzenia jest całkowicie inny niż punkt widzenia normalnych klientów. Ja zawsze opowiadam, jak są ludzie tu z ING, to zawsze podaję przykład banków. Jak u mnie wszyscy mówią, no przecież mówią tak, siedzimy tam, gadamy z klientami na jakichś warsztatach i ktoś tak, nie wiem, jakie jełopy, po prostu nie wiedzą, ile płacą za minutę. Bo jak można nie wiedzieć, że płaci za minutę, ile się ma SMS-ów? A więc no to chwileczkę, ile płacisz za kartę kredytową? No, nie wiem. A jakie masz oprocentowanie? No, nie wiem. A jaki jest twój numer rachunku? Nie wiem, mówię, jak to, nie znasz swojego numeru rachunku? No hello, no przecież każdy chyba powinien wiedzieć. Mówię, wyobraźcie sobie, że w bankach siedzą dokładnie tacy sami ludzie jak my, tylko mamy jeszcze szczęście, że mamy przy okazji telefon, który ludzie chcą, ale zasadniczo sprzedajemy totalnie nudną usługę, nie? I teraz jak my się posługujemy takim totalnie eksperckim mindsetem, mówiąc o tym, jak to ma wyglądać, dlatego że drzewie tak bywało, prawda? No to później projektuje się rzeczy, które określa się mianem nieładnych, nie? Dobra, roller coaster. Roller coaster to jest o to w tym chodziło, Adze, bo o tym wielokrotnie rozmawialiśmy, że ten projekt trochę trwał i energetycznie on był totalnie wyczerpujący. I nie chodziło o pracę, tylko o emocje, które były z tym związane. Znaczy to, że widzi się gigantyczną szansę i jednocześnie widzi się to, że ta szansa się wymyka po prostu, bo organizacja nie jest jeszcze gotowa na to, żeby to zrobić, a z drugiej strony też nie ma się wpływu na to, bo nie ma się liczb do końca. Nie ma się rzeczy, nie ma się tego totalnego przełożenia na biznes, żeby powiedzieć, słuchajcie, róbcie tak, bo my w to wierzymy, tak? Więc to emocjonalnie strasznie ludzi wyczerpywało i to, że coś robiliśmy, że to było fajnie, widzieliśmy to zaangażowanie i tak dalej i na końcu robimy coś innego, no to było ciężkie. A to, kurde, nie wiem, o co jej chodziło, ale bym powiedział, że uwolniliśmy dżina z butelki, bo tak naprawdę po tym projekcie ludzie zaczęli do nas przychodzić. Czyli mogłem to usunąć, nie, ale to w ogóle, wiesz, a byłoby za mało slajdów wtedy. Więc tak naprawdę uwolniliśmy trochę dżina i tak naprawdę ten projekt był dla nas trochę taką trampoliną, od której się odbiliśmy. Biznes zobaczył, że goście od tak zwanego UX-a, bo na nas firmy mówią UX-y, mimo że tak naprawdę robimy wszystko inne, tylko nie to, co w Polsce określa się mianem UX-a, czyli mianowicie nie dotykam się w ogóle żadnych ekranów i interfejsów, tylko bardziej staramy się projektować doświadczenia. To jest to, co chłopaki mówiliście. Znaczy, to jest dokładnie o tym, że w pewne branże, które produkują nudne usługi, te usługi są tak do siebie podobne i tak niskie są różnice co do samych tych usług, że tak naprawdę konkuruje się na poziomie pewnego doświadczenia. I to, co właśnie wspomniałaś, gdzie jest prowadząca, tu, aha, no właśnie, że firma jest cool. No jest, Do tej pory tak myślałam. No jest właśnie, no, to przykro, że muszę rozczarować, tak? Ale ludzie tak myślą trochę, tak? No, ludzie tak myślą, nie? Że to jest fajna firma. No więc co? Aha, to ta 6 klasy życia od Post-ity. No więc słuchajcie, tak, ja kończę. Bardzo dziękuję. Jak coś, to odpowiem na jakieś pytania. Oczywiście, jak będę potrafił. Mnie dzisiaj nie będzie. No, bardzo żałuję, bo jestem tu totalnie awaryjnie, ale jutro będzie koleżanka szóstek i będzie przez kolejne dni, więc możecie śmiało ją ścigać. Ona wam wszystkim opowie, bo tak naprawdę to jest w dużej mierze jej dziecko, właściwie głównie jej w ogóle całego tego zespołu. Mimo że ludzie w filmie mówili na ten projekt Dzieci Marcina, nie wiem czemu, ale jakoś tak było. Bardzo dzięki.